To co? Kolejna próba. Może nie będzie aż tak, no nie? Ale najpierw witam was w kolejnym odcinku z gry War Tales. A tak dokładniej w odcinku 18. I przy okazji chciałbym wam życzyć wesołych świąt, już byłem w święta tak naprawdę. Ale przede wszystkim wesołego nowego roku, żeby ten nowy rok był lepszy niż ten rok. Bo w tym roku trochę było wojennie, żebyście byli tak samo zajebiście. Albo nie, to było wczoraj. Żebyście się w końcu wyprowadzili z domu rodziców, a nie mieszkali już u nich przez 30 lat. No i lecimy do odcinka. Dobra. Tak, wiadomo. Słuchaj, on ma ten... Aaaa, Fett, to skąd kojarzyłem to zbroję. Widzicie? Fett, czyli on ma kolczugę Banity ma. Zakrwawioną. Czy prawdopodobnie po prostu ukradł tę kolczugę? Dobra, teraz pytanie, czy nam się to uda. Mam dużą nadzieję. Mam również nadzieję, że nam tutaj uda go jakoś rozwalić. Dobra, jak widzicie, on tutaj ma jego specjalną miękkę wyrok oraz zemsta od 126 obrażeń i wszystkim jednostkom w obszarze, tak. Więc tak. Wszyscy tutaj podejdą, żeby być go jak najbliżej. Nie da się go niestety walką związać, to jest całkiem słabe. Septel pewnie da się zabić łatwo, więc ja gdzieś tutaj, gdzie niech idzie tu, bo Septel nie możemy kierować. I tak, w tej walce nie będzie brał udziału nasz Życzek i Kelpie, a to dlatego, że oni nie mają wrócić śmierci. Znaczy tam Życzek akurat nie ma, ale Kelpie ma 12 siły wojny, no to on może raz uniknąć śmierci, ale ono nie ma wrót śmierci. Czyli nie ma tego, że jak ma 0 HP, to wtedy kolejny atak jest już śmiertelny. Tylko po prostu jak zejdzie HP do zera, to umiera. Dobra, zaczynamy w takim razie. Nie ma już aż tak dużo HP. Powinniśmy sobie z nim dać radę raczej. Nie wydaje mi się, żeby był aż tak dużym problemem na tym poziomie. Na tym poziomie, na jakim już jesteśmy. Niestety ma 30% gardy. I poszedł wyrok na Price'a. A ile on ma ruchu? On ma 8 ruchu, teoretycznie. Więc zobaczmy, tutaj będzie 1 metr, 2, no niestety dobiegnie chyba. Ale spróbujmy też tę niepowstrzymaną szarżę użyć. Zastanawiam się, jak to działa, bo ostatecznie 10 obrażeń też mu zadaliśmy. Nie powinno by to być troszeczkę więcej? Ale dobra, osłabiliśmy go. Czy spowolniliśmy i dalej może... Ej, czemu dalej on może iść 8 metrów? Coś mi tutaj nie pasuje. Bo on nie powinien móc 8 metrów iść. Dobra, ale jak widzicie... O, żeż ty... Kogo bardziej sobie cenię? Myślę, że Terhada sobie bardziej cenię. Czy kurde, Price'a mógłbym ratować, bo on ma pierwszą pomoc. Ale mówi się trudno, krytyk? Nie ma krytyka, szkoda. Bo jakby krytyk wszedł, no to wtedy to krwawienie dostaje. I 20% życia na rundę traci. No, ponad 20 życia na rundę, nie? Ale niestety się to nie udało. Więc ja spróbuję... A, dobra, on już ma tam osłabienie. To jest trochę useless akcja. Ale on teraz atakuje, krytyk zaszedł. Ej, ale go nie zabił Price'a. Nie zabił Price'a. Proszę bardzo. Tutaj mamy jeszcze Astiana, to Astian może jeszcze wykazać sytuację i zadać mu te obrażenia dodatkowe, bo ma jeszcze pancerz. Dobra, niestety obawiam się, zanim tego atakuje Septel i to mnie trochę przeraża. Bo patrząc na to, jaki głupi jest ten AI w tej grze, to naprawdę może zrobić wszystko. A w sumie ile by taka bomba? Za 6 obrażeń tylko? Naprawdę? Słuchajcie, 10% HP. Nie, to jest już 10 co najmniej. Te jednostki można z walką nie odrzucić. Ale on już nie ma w ogóle gardy. Kluczyłego Mafiasa. Każdy element tego metalowego paskudztwa to pełenka, której jest ofiar Mafiasa Lunda. Młod wojenny przepraszam, Lucilla, czyli imię jej córki, to jest nazwa jego młota, jego młota bojowego. Młod wojenny tej jest rękojeści owiniętą ludzką skórą. Nie zgadnie, wyda to na nim imię Lucilla. Ciekawe, do kogo należała ta skóra. No, prawdopodobnie to bandytów, o których mowa przy pancerzu. Ale człowieku, weźcie się umyj, bo jesteś cały we krwi. Znaczy nie, no to odstrasza przeciwników, prawda? No to raczej dobrze. Możemy już pominąć turę. I teraz będzie najgorsze. O kurde, Septel go zaatakowała. Co, no zauważyliście, jak on go odrzucił? On stał tu. Zobaczcie ile. Na 6 metrów odrzuca. Czekajcie, czyli on stał... On stał tutaj. I tyle go odrzuciło. Jasny gwint. Dobra, podejdźmy tutaj. O, nie będziemy mieli dodatkowych obrażeń niestety. Ale dobra, jak podejdziemy teraz tu, nie odrzucimy go. I myślę, że Patrinus już go powinien dokończyć. Mam takie przeczucie. Powinien sobie dać radę, nie? Zobaczmy. Dobra, już powinien go... Tak, rzut toporem będzie. Ja!
No, elegancko, pokonany. I zobaczmy, co z niego dostaniemy. Wiem, że Lucidle dostaniemy, tak. Dostajemy Lucidle, jak widzicie. I przy okazji udało nam się zrobić zadanie, które zostało nam zlecone. Szkoda tylko, że nie ma jakiegoś bardziej fabularnego opisania tego. Bo ostatecznie to nic z tego nie wiem, prawda? No, zabijmy go, tyle tylko wiemy. Plus 11 siły i zemsta Lucidli. Ale... Możemy to nawet wypróbować, wiecie, i zobaczmy. Zemsta Lucidli bierze na cel konkretny obszar. Zdaje 38 punktów obrażeń wszystkim jednostkom w jego obrębie i na początku kolejnej tury odrzuca je na odległość 6 metrów. Ej, to jest naprawdę dobra! Bo masz te 6 metrów odrzucenia. To ma też obszar 3 metry. Ja zastanawiam, jakim cudem Tigeska to może podnieść. No, więc całkiem fajne. A przy okazji, wybaczcie, jeśli trochę dziwnie brzmi, ale katar mam dzisiaj lekki. Tak, więc wracając. Szkoda, że nie ma tej jakiegoś na przykład opisu fabularnego, prawda? Na przykład pokonaliśmy ją i ona nam coś powie. Prawda, na przykład chciałby od nas dostać medalion, żeby sobie jeszcze ostatni raz przed śmiercią przypomnieć o jego córce. Albo mielibyśmy wybór, żeby zostawić go przy życiu, albo go zabić. Prawda? I na przykład jakbyśmy go zostawili przy życiu, to jego żona by nam coś dała. Albo na przykład przy zabiciu dostalibyśmy więcej wpływów, a jakbyśmy go ocalili, to właśnie ta jego żona by nam coś dała. No a tak to trochę kiepskie. Bława dwuręczna można ulepszyć. A wiem! Wiem, o co chodzi! Wiem! Wiem. Te bronie czempionów to są broni jednorazowe. Pamiętajcie. Ale możemy tutaj w miejscu ćwiczeń bractwa możemy ulepszyć tę broń do wyższego poziomu, prawda? Bo wiadomo, to jak widzicie, bronie mają swoje poziomy. Jako że to się skaluje do naszego obecnego poziomu, kiedy zdobywamy tę broń, to możemy ją później jeszcze ulepszyć w miejscu ćwiczeń bractwa. I o to chodziło z tymi legendarnymi brońmi. No dobra, no to już wiemy. No ale brakuje to jednak, przy pokonaniu go brakuje jakiegoś właśnie takiego opisu, jak to się wydarzyło, co się stało fabularnie. Jak to na przykład wpłynęło na świat. To 5 kiloważek. Prawda, na przykład gdybyśmy go zabili, no to bandyci by się rozprzestrzenili, prawda, byłoby ich więcej. A jakbyśmy go oszczędzili, to utrzymaliby się z daleka, bo widzieli jak to się skończyło ostatnio. Kiedy próbowali zadrzeć z rodziną lundów. Aczkolwiek za łatwa była ta walka, wiecie, zdecydowanie za łatwa była. Mogłaby być dużo trudniejsza. Właśnie zastanawiam się też, czy Astian będzie miał cały czas tylko tę jedną umiejkę. Bo jak tylko tę jedną umiejkę ma mieć, no to trochę kiedupka. Wolałbym, żeby jednak miała zwykłą umiejkę. Tutaj widzę łowcy niewolników chyba? Nie wiem do końca nawet kto to jest. Czy mamy tutaj jeszcze jakieś questa? No tutaj mamy plagę szczurów. Ale czy mamy sobie radę z plagą szczurów? Nie wiem. Mamy też grobowiec starożytnych. To spróbujmy pójść tam do tego miejsca ćwiczeń bractwa. I się przekonamy. Czy tam faktycznie tam można ulepszyć? Czemu jest naprawdę 3 chłopa na krzyż? Dali nam zlecenie na 3 chłopa. Ciekawe, ile to kosztuje. 400 kudę koron za zabicie 3 chłopów. No bez jaj, jeszcze pewnie będą mieli jakieś gówniane wyposażenie. Ale tutaj można grindować naprawdę ten Ice Tiltren. Tak. 10 pancerza. O Boże. Przynajmniej będziemy mogli sobie przetestować troszeczkę. Dobra, czyli tego nie odrzucamy. Będziemy mogli sobie przetestować troszeczkę te Lucille. Trzeba nie miały zasięg na ich Tak, to będzie miało na ich wszystkich zasięg. Jasny gwint. Ja tylko tej drwiny na ich użyję, żeby ich walką związać. Ale chcę zobaczyć, jak oni wszyscy są masakrowani. Jak są wszyscy one-shotowani. I jak Tigeska ich masakruje. No tak, to ma też ten zasięg ogromny, nie? Dobra, atakuje jeden obrażeń. Aha. A czemu Patrinus ma teraz tę umiejkę, że tą riposa dostaje właśnie. No dobra, no to teraz po prostu pomijamy wszystkie tury jakie mamy. Bo chcę naprawdę zobaczyć te obrażenia. Niech może Kelpie go zaatakuje. O nie, Septer, został go. O, no jednego mniej. To niedobrze, bo chciałem zobaczyć, jakich 3 na raz rozwala. Wiem, że jest osiągnięcie, żeby chyba 5 przeciwników za jednym razem rozwalić. Tak, zabij 3 przeciwników za pomocą jednego ataku AoE. A ja to już mam. No to co? Uuuuhu, jeden na co konkretny obszar zadaje 56 punktów obrażeń wszystkim jednostkom w jego obrębie. Ja to chcę zobaczyć. Pokażcie mi to. O, anihilacja. Jasny mi dalej jest masakrowała. Dobra, Kelvin ma nową umiejętność. No, jeszcze musi poziom 8 zdobyć, żeby mieć te
niszczycielską szarżę. Trafienie krytyczne, jakbyśmy to chcieli, no to 40. Ale... A wiecie co, wezmę to. Wezmę to za 40. To trochę drogo, ale lepsze to niż dostaliśmy za to 300 ISO. Zmasakrowani za pomocą dostali jakieś trzech chłopków na pierwszym poziomie. Jakiś trzech czopków, którzy nawet nie chcieli się bić. Po prostu ich zaatakowaliśmy na przypadek. Oni nawet za mini nas nie zaatakowali, nie? Bo to nawet nie są bandziory. Tylko jakiś trzech chłopków z bractwa, na których dostaliśmy taska, żeby ich zabić. Jak to się dzieje, to nie wiem. Ale nie będę nalegać. Tak, widzicie też jako, że przypisali. No, teraz tak zauważyłem ostatnio, że jak przypiszemy tutaj na przykład właśnie Majsterkowicza do warsztatu, to przy odpoczynku nam wysłać dwa surowce, to jak Ludinusa tutaj przypisaliśmy, to sprzedaje po trochu ukradzione przedmioty, które są tutaj. Które tutaj włożymy, nie? Więc na przykład jakbyśmy włożyli tutaj tę szarą masę, to on będzie to sprzedawać, tak samo z toporem łowcy. Ale akurat ten topór łowcy jest fajny, bo jak zdobędziemy olejek, to on nam się naprawdę przyda. Ale taki Wimbush byśmy mogli na przykład... Ja nie lubię jak za bardzo sprzedawać tych surowców, prawda? Bo to są surowce, bo... Więc one mają mnożnik nałożony bardzo słaby, który sprawia, że sprzedajemy je dużo taniej niż kupujemy. I one często kosztują koło po prostu jednego hajsu. No i jeszcze takie żelazo na przykład ma sens sprzedawanie go. Ale z całą resztą już nie. Jest! Isan Bangion niespokojna. Jak jesteś taka niespokojna, to ci pokażę, kto tu rządzi. Chodź tu! Tigeska. Tigeska to będzie teraz najbardziej... To będzie MVP tej gry. Naprawdę, dużo mocniejsza się zrobiła ta zemsta Lucilli. Teraz ona jest naprawdę mocna. Kiedyś jej nawet nie używałem. Chyba nawet sprzedałem Lucillę. Bo słaby był ten jej atak. Tej broni atak, nie jej. Ojoj, ale tutaj tak trochę z dupy położenie mamy. Bo nie wszyscy mogą być tutaj z dołu. Więc niektórzy muszą tutaj zostać. Dobra, Lucilla! Terhat, pokładam w tobie nadzieję na krytyka. A jakie on miał inne umiejętności w ogóle? A nie, dobra, nic nie zobaczę. No i nie. 14 obrażeń zadał. Trzeci to? On ma 100% więcej obrażeń i nie zadał nawet max rolla. Max roll, czyli największe możliwe obrażenie. Nawet krytyka nie dostał, on ma takiego wysokiego krytyka, 22% krytyka ma. Żeby to kwalenie nakładał, a nie nakłada. Tutaj wątpię, żeby ten atak miał zasięg na trzech przeciwników. Na pewno nie, jak tak z dupy stanąłem. No ale dobra, zobaczmy. Czy jak ewentualnie, jakbyśmy tutaj stanęli. A tutaj ktoś jest... Aż kurde, 4 metry jeszcze możemy się tylko ruszyć. Więc zobacz, tutaj 2 metry, no i wracamy. Nie ma tam nikogo. I w sumie to przydałoby się kogoś innego do tej broni wziąć, bo on ma niepostrzymaną szarżę, która niezbyt do niego pasuje, znaczy do Tygeski, to jest kobieta. Więc przydałoby się coś lepszego. Ale dobra, teraz idziemy tutaj. Da się przejść tak, żeby nie wejść. Dobra, da się przejść tak, żeby nie wleźć w klatkę na niedźwiedzie. Tak? Czy tam pułapkę na niedźwiedzie? Jak zwał. Dobra. Teraz kto będzie atakować? To? Bombardier. O. Szkoda, on strzelał. Skąd strzelał ten bombardier? Stąd chyba jakoś, nie? On tu stoi? Zobaczmy. Tak, tutaj stoi. Przyjemniaczek jeden. Dobra. O nie, no kolejny bombardier. Oni gdzieś tu stoją. Kurde, zaatakowali nam Tigeskę. Zobaczmy, kurde, gdzie on jest. Ty hultaju. Ty nic poniósł. Teraz cię Astian zmasakruje. Ciekawe, czy ten łupieżca za głupio tutaj wejdzie. W zasięg tego, ale nagrodzimy mu drogę. Elegancko. On będzie chciał tutaj celować, ale się nie spodziewa, że Tigeska go zmasakruje. Czy próbować? No, ostatecznie Patryniusowi też by się przydał większy krytyk, bo to też przy krytyku nakłada krwawienia. Ten rzut toporem, ale mu się trąbi. Tak, i Patryniusowi dałem ten toperek do rzucania zamiast tarczy, a to dlatego, że jak widzicie, on ma atak grzynowy i on zazwyczaj atakuje z boku. Bo najpierw kogoś związujemy walką, a później jednak Patryniusa tam przeprowadzamy. I łupieżca tam też dostał dodatkowe obrażenia. Teraz próbujemy tego poplecznika wyeliminować z gry, ale się oczywiście nie udało, bo jeden HP mu zostało. No dobra, mówi się trudno. Tam dostaliśmy troszeczkę, ale już ginie na początku walki. Znaczy na końcu swojej tury miałem na myśli. Dlaczego on nie dostał podpalenia? Siedział na ogniu i nie dostał pomimo tego... O, pominąłem turę. A nie, nie pominąłem tury, dobra. I on teraz ma tutaj obszar, mam nadzieję, że... A w sumie nawet możemy się ruszyć troszeczkę. Dobra, o nie, teraz on upiesz co będzie atakować. No nie rozwalimy go. Ale... No oczywiście.
Nie no, super, super po prostu animacja. Jak śliśmi przesłaniać co, ale jak 4 razy go pokonaliśmy i możemy się tego pozbyć. Ale mogą nawet najpierw może mobilizację, ale i tak już jest. Dobra, 2 punkciki dodatkowo. Teraz będziesz atakować ty, ale nie zdążysz zaatakować, bo zadaję mu 48 obrazów. Przeżył to, kurde, patrzcie go. Przeżył przyjemnioczek. Ale już po nim tak czy siak. I oczywiście musiałbym podpalić kolegę, bo by nie wytrzymał, jakbym go nie podpalił. Jeszcze gdzieś został jeden... A, dobra, to jest. I Sabingon niespokojna. Ale już raczej rozwagi. Dobra. Bo Margie został stratowany przez konia. I pewnie teraz wyjdzie krytyk, co? Powiem mi tego krytyka. O, rozczarowaniem jesteś, Terhad. Nie dość, że masz do dupy rumieńki. O, super, stylowy łuk. Akurat miałem taki kupić, ale go nie kupiłem, bo się wstrzymałem z tym. I mamy 860 hajsu na plusie. Znaczy tak naprawdę to 66, ale dostaniemy jak się zgłosimy do karczmy. Tutaj widzę też tych kilka przyjemniaczków. Panowie, ja nie jestem waszym niewolnikiem. Naprawdę, wyrozumiałości. Dlaczego te witki nie zaatakują łowców niewolników? Nie wiem. Ale zdecydowanie to psuje imersję z gry. No bo niby jest symulacja, że ten świat faktycznie porusza, prawda? Idą karawany, czasami są też atakowane. Ale to, atakowani strażnicy przez bandytów albo na odwrót. Ale nie wiem, jakoś nie za bardzo mi się to podoba. Zobaczmy. Zobaczmy. Tigerska, daj tutaj na chwilę to. Ulepszenie. Halo? Można ulepszyć. Głowę dwuręczną można ulepszyć. Ale to dlaczego nie mogę jej ulepszyć? Nie wiem, może ktoś mi powie to. Czyli to chyba nie tak, ale nie, no przypiszę, że można ulepszyć. Więc o co z tym chodzi? Bardzo, bardzo, ale to bardzo to dziwne jest. Nie wiem, tutaj może to trzeba... Nie można tego ewidentnie ulepszyć. Więc coś to jest nie tak. Czekajcie, czemu Tigeska może teraz mieć i pałę i tarczę? Jak wcześniej nie... Jak wcześniej zwerbowałem gościa, który miał pałę i tarczę, to nie mogłem mu dać... Chyba wiem o co chodzi. Chyba po prostu młot, który mu chciałem dać, czyli chciałem mu dać ten młot. I on go prawdopodobnie dostanie. Tak, wymaga na poziom 5. No dobra, no to już problem rozwiązany. Sprawa rozwiązana. Ale dalej nie mogę tej nic zrobić, bo nie mogę tego ulepszyć. Raz specjalizacji nie kupię, ale to też nie jest jakiś super. Bo jeśli kogoś już wylewelowałem na ucznika, to raczej zostanie już tym ucznikiem. Raczej nie chcę zmieniać mu profesji. Tego na pewno trzeba będzie nakupić, żeby każdy z naszych ludzi miał pierwszą pomoc. Bo pierwsza pomoc jest naprawdę świetna umiejka. Zastanawiam się, co takiego jest w podręczniku odbiegania. Prawdopodobnie są tam jakieś informacje o tym, jak skutecznie biegać, aby się nie zmęczyć. Jakieś, nie wiem, porady do ćwiczeń, na kondycję. No pierwszej pomocy, no to oczywiście uciskanie ran zapewne. Jak odpowiednio nałożyć chociażby szynę na złamaną nogę. Zobaczmy, celowanie, no to wiadomo, jak używać łuku. Jak następnego ataku jest podwójna precyzja większa. Tego dziwo nie mam na Witkrulfie. Zwróćcie uwagę, on nie ma tej umiejętności, więc udało się ją zdobyć. Precyzja, czyli większa mniejsza szansa, że trafimy, że nie trafimy naszego celu. Gniew, jeśli zrobimy, no to w sumie nie wiem, co można tutaj pisać. Nie, jak się nauczyć gniewu? To jest dziwne. Ale pomijmy, dobra. I drwina, no to tutaj oczywiście jest wypisane wszystkie możliwe obelgi, wyzwiska, jakie istnieją na całej ziemi. I zapewne jak je odpowiednio wymawiać. Zastanawiam się, dlaczego nie można dwa razy użyć mistrzowska, albo kilka razy. Co, oni wyrzucają tę książkę, jak ją przeczytają? No to wygląda, bo można by to też tak wytłumaczyć, że my kupujemy po prostu książkę od jakiejś specjalnej umiejętności, prawda? I to, że tam wybieram, no to powiedzmy, że oni od razu kupili od jakiejś umiejętności i już wiedzieli, że użyją ją, że użyjemy już właśnie tego, co chcemy się nauczyć. Trochę dziwnie to zrobiło, ale wiecie, o co mi chodzi. Kupię też może niedźwiedzia. Niestety tylko dwa niedźwiedzie możemy kupić. Czy dałoby się miód znaleźć? Nie wiem do końca, gdzie miód znaleźć. Nie mam zielonego pędzia. To jest ten bandytów, którzy zrobili sobie na autostradzie bazę. Dajemy im 3 suszone ryby. Za cenę 3 koron dostajemy 10 pyłów. Myślę, że całkiem korzystna oferta. Witaj, Tiltren! Dobra. Mamy tutaj walkę Mafieslund. Nagrodę. Dobra, przyjmiemy. Klangarusa to miejsce, do którego trzeba dostarczyć zaopatrzenie wojennokie na razy 3. Niestety tego nie możemy zrobić, ponieważ Klangarusa jest mocno na wschód, jest w Haragu, gdzieś tutaj on jest. Więc niestety tego nie zrobimy. Możemy kupić za to placek jabłkowy. Siemanko,
Anna Part, moja praca dla innej grupy najemników skończyła się, dobra, dobra. On ma pałę teoretycznie, to można by mu dać te. Lucilla, ja, a naszemu oddamy to co zwykle. I on ma miecz. Nie, no to chyba jednoręczny z broń to jest chyba najlepsza właśnie maczuga. I to ta maczuga ze zmierzeniem. Dobra, w takim razie myślę, że zwerbujemy Aron. A, nie zwerbujemy. Po 160 wpływów potrzeba. Jak dużo wpływów muszę zdobyć, żebym mógł kogokolwiek tutaj zrekrutować? Zdecydowanie za dużo ich potrzeba. Natomiast myślę, że sobie konika kupimy. Tutaj jakieś jedzenie dodatkowe. Jabłka, dobra, kupię jabłka. I mamy za dużo rzeczy. Jakim cudem tak dużo mamy? Ale w sumie to stać ją zaraz na konia, to już się doczołgam do tego konia. Bo tutaj zaraz obok jest ta dlina. O, już mogę ją kliknąć. To mogę sobie teraz poprzeglądać telefon, jak oni będą tam iść. Są to wygląda dosłownie jak jakaś bada, jakichś klejusów po meczu na ustawkę idą. Dosłownie. Banda klejusów, przewodniczy w Prize. W sumie to na końcu kampanii Modern Warfare 2 Prize Cloud. Więc możliwe. Zobaczmy, kucyk. Który tutaj będzie miał zwiększony udźwig. Pracowity mięsożerca. Ale... Gipki krzepki. Wow! Wszyscy są useless. Współdzielając tchórz. No dobra, to już... A ten drugi kucyk? Ten kucyk co ma? Nie, on był mięsożercą, nie? No właśnie, więc wezmę tego pierwszego kucyka. Witaj w drużynie, przyjemniaczku. 360 za kucyka, za dużo. Zdecydowanie zbyt wysoka cena. Dobra, damy mu tutaj jeszcze podkowę. Ktoś tutaj jeszcze potrzebuje podkowy? A ty możesz mieć podkowę, kolego? O, dziczek może mieć podkowy. Nie no, super. Super, kto to widział, żeby dzik podkowy miał? No i oczywiście on będzie kucykiem roboczym. Później będzie miał czas trwania biegu dłuższy o 5%, później czas trwania biegu dłuższy o 5% i udział większy o 5%. Wydaje mi się, że tutaj może być taka specjalna umiejka, która jest bardzo OP, która została wycofana najprawdopodobniej z gry, czyli że tam chyba o 10% wolniej się męczy drużyna. Tak, to jest tak OP, jak wam się wydaje. Bo mniej się męczy drużyna, przez co mniej jedzenia musimy zjadać. Bo zjadałem przy każdym odpoczynku. Więc zdecydowanie OP umiejka według mnie zbyt OP. Ale dobra, to już będzie wszystko na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeśli tak, to byłoby mi bardzo miło, gdybyś te łapeczkę w górę. Oraz, jeśli podobały wam się moje filmy, gdybyś zostawił subskrypcję, też było super. Ale jeszcze będę z wami żegnać. Życzę wam miłego dnia i wesołego Sylwestra. Pa, pa.